Na początek duże zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. W nadchodzący weekend będą budowane rozjazdy tymczasowe za mostem zwierzynieckim i przeprawa zostanie całkowicie zamknięta dla tramwajów. Trasy linii tramwajowych 2, 4 i 10 zostaną skrócone do pętli przy Stadionie Olimpijskim. Na Biskupin i Bartoszowice z Placu Grunwaldzkiego będą kursowały autobusy zastępcze linii 701. Po weekendzie tramwaje w kierunku Biskupina nadal będą jeździły objazdem. Od soboty trasy zmienią również tramwaje linii 7 i 17. To w związku z kolejnym etapem prac na torowisku przy ulicy Powstańców Śląskich. Na odcinku Powstańców Śląskich Halera do ulicy Giełdowej i z powrotem zostaną uruchomione kursy zastępczej linii autobusowej numer 702, która będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut. Od poniedziałku tramwaje wrócą na swoją stałą trasę. Przedszkole numer 141 przy Alei Halera będzie gotowe w przyszłym roku, ale my już wiemy, jak będzie wyglądało. Dawne przedszkole, które zostało rozebrane, przyjmowało 150 dzieci i składało się z 5 oddziałów. Nowe będzie miało 8 sal oddziałowych i przyjmie 200 przedszkolaków. Powstaną tu także sale do zajęć terapeutycznych i jedna sala wielofunkcyjna. Do tego szatnie, sanitariaty, węzły żywienia, wózkownia i zaplecze administracyjne. Przed budynkiem przedszkola urządzone zostaną 2 place zabaw. Jeden dla dzieci starszych, jeden dla młodszych. Pojawi się kilkanaście drzew, rośliny ozdobne i krzewy, a wisienką na torcie ma być specjalna ścieżka sensoryczna. Wartość tej inwestycji to 15 milionów złotych. Jedna z najstarszych wrocławskich przepraw idzie do remontu. Most Świętej Klary łączący Wyspę Słodową i Wyspę Bielarską jest już zamknięty dla ruchu. Most jest niepozorny i idealnie wtopiony w pejzaż Wysp Odrzańskich, pełni jednak bardzo ważną funkcję. Zapewnia stałą komunikację pomiędzy Wyspami Słodową i Bielarską nie tylko spacerowiczom, ale również służbom ratowniczym oraz komunalnym utrzymującym plac zabaw, zieleń i czystość. Remont potrwa kilka miesięcy, prace powinny zakończyć się w grudniu. Wymienione zostaną wszystkie zniszczone i wysłużone elementy pomostu, a elementy stalowe i ceglane zabezpieczone przed korozją. Nowy mural w samym centrum Wrocławia. Wielkopowierzchniowe dzieło oglądać można na budynku przy ulicy Teatralnej 26. Stworzył je duet artystów działający pod szyldem Czary Mury. Malowidło, które powstało z inicjatywy MPK Wrocław, to forma upamiętnienia wybitnej artystki Marii Koterbskiej. Piosenkarka w stolicy Dolnego Śląska znana jest przede wszystkim z wrocławskiej piosenki, w której śpiewała o mknących po szynach niebieskich tramwajach. Mural ma blisko 260 metrów kwadratowych, artyści malowali go niemal miesiąc. Woda, plaża, drink z palemką i pełen chillout. Słowem, wakacje. Trudno w to uwierzyć, ale dla niektórych taka forma spędzania czasu letnią porą może być prawdziwym utrapieniem. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, co robić, by uniknąć całodziennej nudy nad wodą i byczenia się na kocu. Okazuje się, że Wrocław jest pełen wodnych aktywności, których możecie spróbować bez większego doświadczenia. Jedne zmęczą Was bardziej, inne mniej, ale wszystkie będą na pewno świetnym urozmaiceniem słonecznych dni. W naszej nowej serii Aktywne wakacje na wodzie na tapet wzięliśmy m.in. wakeboarding, jet surfing czy coraz bardziej popularniejszy SUP. W rolę testera wcieliła się osoba, która zwykle stoi za kamerą i nagrywa poczynania innych. Przemek zaliczył kilka wodnych upadków, Karolina niewiele mniej zdjęciowych potknięć. A co z tego rozgardiaszu wyszło, zobaczycie na naszym kanale. A dla tych, którzy od wodnych aktywności wybierają te taneczne, przypominamy, że już w sobotę kolejna wielka wrocławska potańcówka. Tydzień temu deszczowa pogoda zepsuła zabawę, w tym ma być nieco łaskawsza, więc szykujcie kreacje i do zobaczenia. A w kolejnym podsumowaniu widzimy się w piątek.